Siema, tu Dogi, witam was w pierwszym odcinku Steparek na tej edycji Dragona. Ogólnie myślę, że odcinek był fajny, było wiele killi, dużo też wbiłem rankingu, aktualnie mam 863. Wiem, że to jest nic w porównaniu do typów stopki, no ale... No, według mnie spoko, bo jakoś dużo czasu jakby nie spędziłem na tej edycji, więc myślę, że taki ranking, no, myślę, że dobry. No w ogóle nie wiem, co tam robią te guziki. No i ogólnie pomyślałem sobie, że na 200 lajków rozdam wam tego kozackiego teksturpaka. Jest naprawdę moim zdaniem mega fajny, więc myślę, że każdy z was powinien go mieć. To nie jest mój teksturpak, tylko to jest teksturpak Melora, dobra, nie wiem kto to jest, kiedyś po prostu pobrałem z jakiejś paczki teksturpaków, ale ogólnie jeśli chcecie tego TXT, to dam wam go na 200 lajków, wbijajcie też na stronę tanimeinkraft.pl, tam z kodem DOGI1337 kupcie sobie premkę, jeśli nie macie tam alta, jakąś pelerynkę. No i co, chyba tyle i zapraszam was do odcineczka. Dobra, okej, a więc stepuję się już z pierwszą osobą i generalnie od razu ktoś do mnie dzwoni na telefon, więc jest w sumie troszeczkę lipa. No ale dobra, okej, opylam sobie tutaj speeda 3 siłeczkę i on w ogóle... Aha! Dobra, dzwoni do mnie ktoś, ale dobra. Kurde, mama do mnie dzwoni. Okej, dobra, pokonałem pierwszą osobę, w sumie typeczek nie pomyślał, polizał. No i co, widzimy się już przy kolejnej osobie. Okej, dobra, tutaj są już jakieś typeczki. Dobra, tepnąłem się już z pierwszym typeczkiem. Mam nadzieję, że uda mi się go... Dobra, typek już w ogóle opylił koksa sobie. Ej, tu są jakieś typy w ogóle randomowe. What w ogóle, dobra, czekajcie mordy. Ja sobie kupuję tutaj speeda. Kupuję sobie siłkę jedynkę. Dobra, i lecę z tymi typami, tylko fuck. Jezu, jakbym polizał, to bym się, kurde, zabił bez kapy. Ile typeczek mi w ogóle HP zadaje? What? Prot 4, ej, czemu on mi tyle HP zadaje? Co jest w ogóle? Dobra, ja sobie zmieniam seta, bo chyba zapomniałem zmienić po tamtym killu. No ale dobra, okej, lecimy sobie. Kurde blacha, niestety typeczek tutaj sobie nie polizał. Mam nadzieję, że zaraz nie przybiegnie ten jego kolega, bo ten mam się, kurde, z typem i za chwilę mam jakiegoś w ogóle totalnie innego ziomka. Dobra, kurde, w ogóle wziąłem jakąś dziwną panczerkę, no ale dobra, okej. Uciekamy sobie chwilę przed nim, ponieważ wiem, że on na pewno ma dosyć dużą przewagę jakby regenki nade mną, więc tutaj chwileczkę chcę sobie poorać. Dobra, okej. Jeszcze jeden hit, okej, wpierdzieliłem refila i teraz go wykańczam. Fuck! Jezu, myślałem, że mu się już skończył koks. Ja wale, ale nie, fart, nie. Mogłem jeszcze w sobie chwilę poorać, no ale dobra, niestety nam się nie udało, a więc widzimy się już na kolejnej teparce. Dobra, aktualnie bijemy się już z kolejną osobą i generalnie, jakby wam to powiedzieć, kupiłem sobie, guys, znaczy odebrałem sobie kity. I po chwili Sajek pisze: macie już diaksowe sety, więc w sumie miałem takiego mega niefarta, że to jest po prostu masakra, no straciłem po prostu tyle kitów, potem wszyscy w ogóle spamili, jak włączył właśnie te diaksowe sety, żeby właśnie były kity od początku, w ogóle jak mnie ten typ, nie no jak ten typ mnie denerwuje, nie jak on do mnie tutaj nie wskoczy, to ja nie wiem. Patrzcie, nie wskakuje, co za śmieć. Nie, dobra, cyka perłę. Ale generalnie jestem na strężu 2, nie wiem czy typek również jest chyba. Dobra, zjadłem na jednym sercu. Okej, dobra, aj, nie polizał niestety. Więc wielka niestety szkoda. Ale typeczek ma 1352 ranku, więc naprawdę byłoby bardzo, bardzo, ale to mega, bardzo fajnie go zabić. Dobra, ja sobie już tutaj zmieniam secika. No ale naprawdę mega lipa, ponieważ musiałem sobie kupić za emeraldy sety i jak przegram tą walkę, to pewnie, nie wiem, będę musiał kopać te item. Chociaż nie, no w sumie mam tam trochę emeraldów, ale naprawdę mega by było, jakbym sobie wygrał tą walkę i miał te kilka setów po prostu więcej, bo naprawdę jest mega lipa, ponieważ kity odebrałem, kurde, 2 minuty przed tym, jak Sajek zmienił na diaksowe sety, więc generalnie Dogi 1000 IQ. Dobra, mam tutaj chyba przewagę kilkusekundową, więc wolę sobie tutaj chwileczkę poorać od niego. Dobra, czekajcie, gdzie on jest? Dobra, tutaj jest typeczek. Okej, ja sobie chyba oplę refa, guys. Dobra, opyliłem sobie refa i teraz go niszczymy. Też opylił refa, ale zobaczymy, bo tutaj więcej hitów mu zadałem. Dobra, i chyba... Chyba do końca się klepie, dobra, do końca się klepie, guys. Dobra, plus 120, Jezu. Ja pierdzielę, ale fart, guys, nie wierzę, dobra. I właśnie dlatego warto się bić, guys, do końca, bo albo zdadacie i nie macie nic, albo zabijecie i macie wszystko. 880 ranku, epicko, guys. A ile ma 16... A, dobra. Myślałem, że jestem blisko topki i się rozczarowałem, no niestety, no ale udało mi się zabić typeczka, który miał naprawdę bardzo fajny ranking, więc widzimy się już przy kolejnej osobie. Okej, guys, a więc jesteśmy już przy kolejnej osobie. Typeczek...
Wow, jak on w ogóle mega szybko tego Strange'a kupił, nie no, masakra po prostu. Okej, okay, opylił już tu również koksa, w sumie mogłem się klepać, kurczę, blaszka do końca, po prostu nie jeść tego koksiurka, no ale no niestety nie udało mi się, ale mam nadzieję, że tutaj jakoś tą przewagę po prostu jego zniweluje, po prostu orając chwilę sobie pancerką, byłoby naprawdę spoko. Okej, okay, dobra, typek na razie tutaj ze mną klepie, ale typek naprawdę jest jakby spoko PvP-erem, tutaj jakieś strefy mi wali co jakiś czas, dobra, chwileczkę sobie tutaj podoramy w ogóle. O, fajna wieża, kurde, TS zapewne to jest. Gramy N, aha, dobra, okej, okay, dobra, czyli grają tylko North, więc pamiętajcie, nie przebijajcie się od innych stron. Nie, no, oczywiście sobie żartuję. Ej, ale w sumie w ogóle bym sobie nagrał jakąś chyba serię z przebity. Dobra, skończył mu się chyba, fuck, no i typek jest naprawdę dobry, nie no, ja pierdzielę. Dobra, okej, okay. On w ogóle opyla serefy, a ja jestem na Strange'u 2. Fuck, nie no, nie wierzę, że w niego nie trafiłem tą perłą. Jezu, ja muszę serio potrenować, kurde, poza odcinkami, poza live'ami perełki, bo naprawdę mam z nimi bardzo duży problem. I w ogóle sobie myślałem ostatnio, żeby sobie po prostu zbindować na jakiś przycisk, to by było chyba 1000 IQ. No ale nie wiem, w ogóle tego nie robię, a powinienem w sumie, bo to naprawdę bardzo by mi wiele walk ułatwiło. Dobra, okej, okay, lecimy sobie z nim. No ale on znowu ma tutaj przewagę nade mną. Znowu ma nade mną przewagę, więc jest w sumie troszeczkę lipka. No ale dobra, wiecie co ja zrobię? Ja sobie tutaj chwilkę podoram. Mam co prawda 3,5 serca, więc jestem tak naprawdę na 2 hity. Ale ja bym zrobił coś takiego, guys, że wbiłbym na tą... Wbiłbym tutaj, zjadłbym sobie koksa. Dobra, i bym w niego wleciał po prostu na koksie, a on by się niczego nie spodziewał. Dobra, typeczek je sobie refilki, więc jest naprawdę fajnie, guys. Fuck! Nie, no nie wierzę, że znowu w ten sam sposób mi zorał. W ogóle mam nadzieję, że zaraz mi nie będzie padał set. Dobra, okej, okay, mam jeszcze połowę. Aha, on w ogóle... Nie, dobra, wbiega, okej, okay. Myślałem, że nie będzie w ogóle wbiegał, no ale dobra. Więc wbijamy sobie tutaj na górę drzewki. Ja się naprawdę bardzo mega lubię bić ziomeczki na ten, na drzewkarkę, więc myślę, że naprawdę, naprawdę mega spoko. Dobra, okej, okay. Secik zmieniony, szybko sobie tutaj zmieniłem. Dobra, i wbijam w typa na Strange'u. Fuck, no... Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, nie no, nie gadaj, że mnie cyknie na dół. Nie, dobra, nie cykło mnie. Okej, okay, ale mam ostatnią perłę, guys, więc jest naprawdę lipa, no nie wiem. Zobaczymy, jak mi tutaj to wszystko wyjdzie. Okej, okay, go tutaj nie ma. Czekajcie, ale zaraz on mi na stówę tutaj gdzieś wyskoczy, więc w sumie troszeczkę się boję. Dobra, czekajcie. Ej, chyba tam widziałem w ogóle jego kill-off. W sensie jak wystawał poza tekstury. No ale nie wiem, dobra, okej, okay, czekajcie chwilę, ja sobie tutaj wskoczę. Ej, nie, serio, ja tu coś widziałem. On tam jest w ogóle. Jezu, no i teraz trzeba się dobrać. Repair all. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, ej, nie repnąłem. Aha, bo nie mogę na terenie innej gildii. Ja pierdzielę, dobra, zepchnąłem go, ale niestety tam się wrócił. Kurde, blaszka, no skomplikowana klepa, wam powiem. Naprawdę bardzo skomplikowana tutaj jest klepa, więc no... No nie jest zbyt fajnie, no ale dobra, zobaczymy. Dokupię sobie tutaj jeszcze Strange'a 2, Speed'a 3, dobra, i chyba lecę na tego typeczka. On się totalnie tutaj... Ja nie byłem na koksie? Ja myślałem, że ja byłem na koksie i ja walę. Co się stało w ogóle? Nie, no to totalnie najgorsza akcja, jaką mogłem zrobić. Dobra, widzimy się już przy kolejnej osobie. Dobra, okej, okay, opylam sobie koksa, typek tak od razu mnie bije, a ja sobie tutaj od razu też kupiłem Strange'a, ajajaj, niestety nie polizał w sumie. Po co ja jadłem tego koksa? Ja nie wiem, po co ja jem tego koksa zawsze na start, to jest naprawdę bardzo bez sensu, ponieważ mogłem po prostu w typa lecieć na tym Strange'u dwójce i go bez problemu tutaj sobie zabić. No ale dobra, typek w ogóle ma 500 ranków, więc też za bardzo gość w ogóle nie ogarnia, nawet sobie Strange'a nie kupił, więc naprawdę myślę, że to będzie bardzo spoko walka. No, no ja tutaj mu takie strefy walę, że on w ogóle nie wie, co się tutaj odpierdziela. No, znaczy może jakiś mega strach mu tutaj nie wale, bo na tym generalnie speedzie 3 ciężko jakoś jakby się sfokusować na jakby posturze tego typeczka. Dobra, on opyla sobie kolejnego koksa. Ej, ale nie no, typek, no nie powiem, nie jest trudnym przeciwnikiem, jest wręcz powiem łatwy, guys. Dobra, ale generalnie zjem sobie tego koksa, bo ja tak zawsze, kurde, żydzę te koksy, nigdy ich nie jem, a potem się okazuje, że największy Steve mnie zabija. Dlatego ja wolę tutaj nie lekceważyć przeciwnika, ale mu już padła chyba bańka. A ja jestem na Strange'u 2, więc naprawdę myślę, że tutaj... Ajajaj, buty mu padły, kurde, wszystko upada w ogóle. Dobra, zaraz mu spodnie padną, więc jak mu już spodnie padną, to wtedy myślę, że to jest już wygrana. Okej, okay, dobra, kolejne hity na łeb dostał. Ajajaj, opylił koksa, udało mu się zjeść koksa, więc no w sumie no...
No niestety nie poliżę żadnego koksika, no ale dobra, w sumie to nie jest ważne. Ja się tutaj chwileczkę odpanczuję, zjem sobie również tutaj koksa. No i dobra, w ogóle dwa sety też mi wystarczyły, czyli jeden zapasowy. Bo właśnie zastanawiałem się, czy na diaksowych setach ile brać po prostu tych zapasowych zbroi. No i w sumie dwie wystarczają, w sumie myślę, że spoko. Chociaż on w sumie nie ma stręża, więc w sumie to jest inna sytuacja. No ale dobra, patrz jak ja go w ogóle hituję, nie? On mnie to, ono go totalnie nie wie, co się w ogóle tutaj odpierdziela. Typek chce chyba zagrać. Dobra, typowi już padła bańka. Typowi już padła bańka, tylko żeby tutaj mi nie orał. Jezu, nie gadaj, że on mi będzie. O Jezu, no i co? I typie, myślisz, że jesteś mądry? Typeczku, typeczku, jak ty masz. Serio? Nie, nie gadaj, że mi taki Steve zora. Nie, no nie. Ja pierdzielę, a darmowy kill by był. No niestety, no nie udało mi się go zabić. Typeczek jest niestety Steve'em, więc nie pozdrawiam. No i co? To była ostatnia osoba i widzimy się już w nowym odcineczku. Siem!